Także proszę Państwa, odnośnie matury, zobaczymy jak to się w Polsce potoczy, ale jak na 2021 rok, no to późno by ta matura z religii weszła. Także jakie są opcje w świecie? Różne w świecie, proszę Państwa, we Francji matura z matematyki jest na tak wysokim poziomie, jak tutaj na Uniwersytecie Warszawskim, jakby ktoś miał studiować matematykę, to tam mają na maturze bardzo wysoki poziom, no bo to nawet, wiecie Państwo, Żydzi wymyślili internet Daily Motion, to jest francuski. To jest tysiące razy lepsze, jak cały ten YouTube, proszę Państwa, który kradnie ludziom filmy, tak jak i mówią, że Żyd Polskę okradł na 50 miliardów, ulokował to w rajach podatkowych w Szwajcarii, wszędzie na świecie, a nawet 150 miliardów, mówiła Szydło. Szydło wyszło z wora, że zmarnowaliście 150 miliardów złotych. No, także proszę Państwa, tak Janek Witek zawsze mówił, że tam, gdzie się nie pojawi Żyd, to wszystko doprowadzi do ruiny i potem go nie ma i ucieka. Ja mówię, co ty Janek opowiadasz? I on z tą myślą na czapce, na czole, umarł na zawał serca, też i z innego powodu, bo miał zaległości zamieszkania, ale prosił mnie, modlił się, żebyśmy robili wszystko, starali się, robili wszystko, zrobili wszystko, żeby Żyd nie zabrał mieszkania. To znaczy on myślał o komornikach, myślał o tym i o tamtym. Także teraz może i dobrze, że ta linia mysia weszła, że w tego papieża wierzą, na mszę więcej chodzić, więcej do Matki Boskiej, Ostrobramskiej się modlić i cóż, Google Plus, lepszy jest od Google, od YouTube, zawsze trzymajmy się tego, co jest lepsze, lepszy Daily Motion jest od innych opcji Facebooka na przykład, który inwigiluje i bardzo wiedzieć chce wszystko, niech spadają, ludzie nie chcą się obnażać gołą cipką. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa 25 maja. Tak. 13. Informacje TOK FM. Konchita. Małgorzata Mostowiec i Michał Poklękowski. Ukraina czeka na Nadię Sawczenko. Bombiarz amator z Wrocławia przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka czekają na nową propozycję od dyrekcji. Nadia Sawczenko jest na pokładzie samolotu, który zmierza do Kijowa. Ukraińska lotniczka skazana w Rosji na 22 lata kolonii karnej została wymieniona na dwóch rosyjskich agentów gieru, którzy zostali zatrzymani i skazani na Ukrainie. Z nami w studiu jest Dionis Turis. Powiedz, jakie są ostatnie agencyjne doniesienia na ten temat. No, nadal nie mamy oficjalnego potwierdzenia, czy to z Kijowa, czy z Moskwy, ale już za 2 godziny głos w sprawie ma zabrać prezydent Petro Poroszenko, który zwołał konferencję prasową w ukraińskiej stolicy. Chwilę wcześniej samolot Sawczenko powinien wylądować na kijowskim lotnisku, gdzie już oczekują matka i siostra ukraińskiej lotniczki. Z nieoficjalnych informacji wiemy też, że w drodze do Moskwy są dwaj Rosjanie skazani na Ukrainie na 14 lat więzienia, a następnie uniewinnieni, za których Sawczenko została wymieniona. Oni także mają wylądować w Rosji już niedługo. To był Dionis Turis. Słuchasz informacji TOK FM. 22-letni student chemii Paweł R. przyznał się do podłożenia bomby we wrocławskim autobusie. Nie zdradził jednak śledczym, jakie były jego motywy, bo skorzystał z prawa do odmowy zeznań. Postawiono mu zarzut działalności o charakterze terrorystycznym, za co grozi nawet dożywocie. Małgorzata Waszkiewicz. Paweł R. usłyszał w sumie 3 zarzuty, mówi prokurator Robert Tomankiewicz, naczelnik Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Został mu przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych, zarzut spowodowania zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób. Grozi mu za to nawet dożywocie. Prokurator nie chciał potwierdzić, czy podejrzany planował kolejne ataki. Poinformował jedynie, że mężczyzna był studentem chemii na Politechnice Wrocławskiej. Prokuratorzy wnioskują do sądu o tymczasowy areszt dla Pawła R., a decyzja prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Wrocław, Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Temat praworządności w Polsce powróci na forum Komisji Europejskiej 1 czerwca. Informują o tym unijne źródła, na które powołuje się Polska Agencja Prasowa. Dziś wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans zdał komisarzom relację ze swojej wizyty w Warszawie z rozmów o Trybunale Konstytucyjnym, które przeprowadził z jego przewodniczącym profesorem Andrzejem Rzeplińskim, a także z premier Beatą Szydło oraz liderem Platformy Grzegorzem Schetyną.
Czekamy na nową propozycję dyrekcji, mówią strajkujące pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka. Ich protest rozpoczął się wczoraj, przez co w szpitalu odwołano większość zabiegów. Pielęgniarki domagają się obiecanych 200 zł podwyżki podstawy pensji i poprawy warunków pracy. Kierownictwo szpitala zaproponowało im premię w wysokości 60 zł. Tomasz Węska. Pielęgniarki są rozgoryczone. Zaznaczają, że usłyszały od dyrekcji szpitala właściwie to samo, co wczoraj, i negocjacje nie posunęły się ani o krok naprzód. Dlatego powrót do rozmów dziś rano również zakończył się fiaskiem. Siostry mają za złe kierownictwu, że podaje, jakoby średnia pensja pielęgniarki w placówce po uwzględnieniu dodatków wynosiła 4900 zł brutto. Zdaniem Magdaleny Nasiłkowskiej ze Związku Zawodowego Pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka, nowo przyjęta siostra prędko takich pieniędzy nie zobaczy. A no właśnie. To w naszym szpitalu byłoby bardzo dużo podań. Będzie wódź od nich na termometrach od 20 do około 26 stopni. W nocy już bez opadów. Jeśli chcecie ciekawie zacząć długi weekend, to... Chcę się wyprowadzić na zewnątrz. My się nie zgadzamy po prostu na wydzielanie nikogo z tych osób. Jest to wyprowadzenie ponad 400 osób. Bez żadnych jakichkolwiek, że tak powiem, gwarancji, że te osoby będą miały takie same prawa, jakie mają w tej chwili. Czyli ZUS, jaki my bardzo długo gdzieś tam dozadywali z pracodawcą. Po prostu tego nie będą mieli. Po roku czasu im się skończą wszystkie uprawnienia, łącznie z programem emerytalnym. Nie będą mieli nic. Wszystko zależy od tego, czy jak to się dalej rozwinie, czy dostaniemy ten informacje. To się rzeczywiście będzie raz tych stóp pisternie. Po to nas gdzieś konsolidowali, po to nas łączyli, żeby w tej chwili rozwijać. Wygląda to w ten sposób, że znowu jak zwykle tałem jest zadłużony, a odbija się to wszystko na pracownikach. Pracownicy obawiają się zapowiedzianej reorganizacji. Związkowcy podkreślają, że jeśli zarząd nie wycofa się ze swoich planów, rozpoczną się akcje protestacyjne. Tauron Ciepło zatrudnia około 1650 osób. Grecja otrzyma kolejną transzę pomocy w wysokości 10 300 000 000 euro. To efekt porozumienia, które osiągnęli ministrowie finansów państw strefy euro z Grecją. Pierwsza część środków w wysokości 7,5 miliarda euro ma być wypłacona w połowie czerwca, następnych miesiącach letnich. Międzynarodowa pomoc dla Grecji była obwarowana szeregiem trudnych reform. W niedzielę grecki parlament przyjął kolejny pakiet oszczędnościowy na kwotę 1 800 000 000 euro. Zakładał on głównie podwyżki podatków VAT. To tylko kropliwka finansowa dla Grecji, której koszty ponoszą obywatele tego kraju, ocenia europoseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista. Jak podają niektórzy analitycy, tak zwanej pomocy instytucji europejskich, Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Odpowiedzialnego, wreszcie Komisji Europejskiej, szacowany jest na około 300 miliardów złotych, około 10 miliardów zostały wydane na przedsięwzięcie ściśle greckie. To oznacza, że zgodnie z 290 miliardów poszło na spłatę racji odsetek, czyli przeszło przez budżet grecki, trafiło do instytucji finansowych całej Europy, głównie krajów Europy Zachodniej. Natomiast koszty, te wszystkie wyrzeczenia pomocy greckiego społeczeństwa, to mówiąc szczerze, jest droga donikąd. Dwa tygodnie temu po burzliwej debacie grecki parlament przyjął ustawę przewidującą ograniczenie wydatków emerytalnych o 1 800 000 000 euro oraz uzyskanie kolejnych 1 800 000 000 euro z podwyżki podatku dochodowego. Od wielu tygodni przeciw obniżkom emerytur i kolejnym oszczędnościom protestują tysiące Greków. Przegłosowanie nowych ustaw było warunkiem odblokowania kolejnej transzy z funduszu pomocowego dla Aten. Ukraińska lotniczka Nadija Szewczenko, skazana w Rosji na 22 lata więzienia, została zwolniona i po południu ma być w Kijowie. Jak wskazywały źródła w obu krajach, samolot prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki wyleciał do rosyjskiego Rostowa nad Donem, gdzie miało dojść do wymiany Szewczenko na dwóch wskazanych na Ukrainie żołnierzy rosyjskich. Według agencji Reutera Szewczenko jest już na pokładzie maszyny lecącej z Rosji na Ukrainę. Ale też warto się zastanowić nad tym. Nie.
dziś się zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem, bez opadów na wybrzeżu środkowym i w centrum. Na termometrach odnotowujemy 26 stopni w Szczecinie, 24 stopnie we Wrocławiu i Warszawie oraz 21 stopni w Białymstoku i 17 stopni w Zakopanem. Wiatr dziś słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach nawet do 70 km na godzinę. A na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali i będzie rosnąć. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. Szanowni Państwo, dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat osiągnięcia i plany Ministerstwa Obrony Narodowej. Naszymi gośćmi będą pan Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej, i poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Początek spotkania na antenie Telewizji Trwam o godzinie 18.15, kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Miłość jest czynem. Nie można powiedzieć: kocham Ciebie, Jezu Chryste, a jednocześnie kraść, cudzołożyć, zabijać, krzywdzić i gardzić drugim człowiekiem. W naszym dzienniku wyjątkowa rozmowa z księdzem kardynałem Gerhardem Müllerem z Watykanu. Imię bohatera. Wzruszająca historia. Nasz dziennik pisze o poszukiwaniach krewnych jednego z żołnierzy wyklętych. O tym, jak dzięki determinacji czytelników naszego dziennika jest nadzieja na odnalezienie miejsca ukrycia jego ciała. Pouczenia Brukseli. Jak organizacje ekologiczne i politycy manipulują informacjami na temat Puszczy Białowieskiej. Ostatnia tajna misja Witolda Pileckiego. Dlaczego zginął najodważniejszy człowiek II wojny światowej? O zagadce śmierci bohaterskiego rotmistrza pisze Anna Zechenter. Zioło na alergię. Dobroczynne działanie Bławatka. Od wieków roślina ta wiernie zdobi nasz ojczysty krajobraz i służy zdrowiu człowieka. Był to przegląd codziennej pracy polskiej. Drodzy Państwo, w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zapraszamy na transmisję mszy świętej połączonej z procesją eucharystyczną z Bazyliki Świętego Jana na Lateranie do Bazyliki Santa Maria Maggiore. Uroczystości przewodniczyć będzie święty Franciszek. Transmisja na naszej antenie od godziny 19. Także proszę Państwa, może jeszcze ten kościół się sprawdzi. Zobaczymy. A może jeszcze być 10 minut po godzinie 13. Raczej daj sobie spokój z tym, potem znajdziesz. O, laurka! Oczekuję, że to będzie zadane jakoś najpierw. Natomiast jest to oczekiwanie, że to jest działające w lokalnie, jest to oczekiwanie, że to jest...
25 dzień miesiąca maja, środa, w Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, posła do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże. Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże. Panie pośle, zmiana obrotu spraw, jeżeli chodzi o spór wobec Trybunału Konstytucyjnego, straszono nas Komisją Europejską, straszono nas sankcjami, straszono nas obniżeniem ratingów ekonomicznych. W dniu wczorajszym po spotkaniu pani premier Beaty Szydło z wiceszefem Komisji Europejskiej usłyszeliśmy ze strony Komisji Europejskiej, że rozwiązanie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego można wypracować tylko w Polsce. No właśnie, nastąpiło swoiste chyba przesilenie w tym swoistym konflikcie z Komisją. Ja przypomnę tylko, że rzeczywiście że Komisja Europejska jakiś czas temu wszczęła tę procedurę badania praworządności w Polsce bez podstaw prawnych. Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego, moja skromna osoba, pan poseł Orzuk, pani poseł Wiśniewska, wreszcie jestem wówczas europoseł Janusz Wojciechowski, zapytaliśmy na początku stycznia Komisję, jakie są podstawy prawne rozpoczęcia tej procedury. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory w zasadzie nie dostaliśmy wyczerpującego wyjaśnienia tej kwestii. Po 3 miesiącach przyszła odpowiedź z Komisji, ale mówiąc szczerze, bardzo enigmatyczna, gdzie tej podstawy prawnej się nie podaje. W mediach w Polsce zresztą dzisiaj ten wątek jest poruszany, że tak naprawdę po pytaniach do Komisji bardzo konkretnych, żeby przedstawiła dokumenty, na podstawie których ta procedura została wstrzymana, okazuje się, że nie prowadzono żadnych analiz, nie ma również opinii prawnych. Zobaczą, jaka procedurę można rozpocząć. Żydowska dyskusja tutaj, że na co nie ma przyzwolenia, że na przykład jak są bezdomni pod Centralnym, no to już nawet oni sami nie chcą mieć mieszkania, bo to trzeba płacić, bo to wszystko. Ale wiecie Państwo, pomóc można, prawda, w jakiś sposób zupy przywozić, organizować. Ale Państwo zobaczą, jaka to żydowska rozmowa, że Babsztyl mówi, aby odciąć pomoc czy tym bezdomnym, czy tym dzieciom. No, dzieciom to może nie wypadałoby, prawda? Ale przecież i to jest człowiek, i to jest człowiek. Także Państwo zobaczą, podsłuchujemy tutaj, co oni wygadują tu w radiu Tok FM, że niby mówią, że Żyd Żydowi pomoże, to lepiej, że ta von Lipski jest na 5% Żydówką, to Janek Witek tu opowiadał, że jej Żydzi pomogą, ale już ten Żyd jeden ją tam wygonił z Międzylesia, to więc ona tutaj koło naszego domu się kręciła, żeby była grzeczna, to by miała więcej, jak ona jest. Bałagan robi, że tu mój kurczaczek nie może papierów swoich znaleźć. To jest okropne. Grecka cały czas, mimo porozumień i kolejnych transz zasilania, no mamy za chwileczkę tą sprawę referendum w Wielkiej Brytanii. Póki co jest więcej zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej niż przeciwników.
mamy no, sprawę imigracji, no, na razie można powiedzieć przytłumioną dzięki porozumieniu z Turcją, no ale Turcja postawiła ten warunek otrzymania dla wszystkich Turków do końca czerwca tego roku i jeżeli Unia Europejska tego warunku nie spełni, no to Turcja przestanie znowu pilnować swojej granicy, a to oznacza, że przez Morze Egejskie zaczną płynąć znowu dziesiątki tysięcy ludzi z obozów w Turcji. Więc to są przynajmniej trzy takie problemy. Ciągle Żyd zbiera te pieniądze. Państwo zobaczą, oni tego Głogowskiego wystawią nawet na święto katolickie, że wygadał o pieniądzu, o groszu, o haraczu, o lichwie. To jest nieprawdopodobne, żeby w czasie świąt funkcjonowały supermarkety i gadka była szmatka o lichwie. No to coś okropnego. Ale jakie gadki państwo zobaczą, żeby tym bezdomnym nie pomagać i w ogóle. Obrzydlistwo. Dobrze, że chociaż ta mysia linia wygrała. Jest mysia linia, że może ten kościół się wybieli jakoś tak, bo tak mówią o tym średniowieczu, że na stosie palili, mordowali, że co? No okropne. Głównych partii opozycyjnych Platformy Nowoczesnej, także tego ruchu Komitetu Obrony Demokracji. O właśnie w parlamencie mamy gości z komitetu, którzy spotykają się tutaj z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, że tutaj także były te inspiracje i że te inspiracje teraz ustaną, bo jak słusznie ojciec zauważył we wprowadzeniu, Timmermans powiedział bardzo wyraźnie, że sprawę Trybunału trzeba załatwić w Polsce. W związku z tym te skargi, to swoiste donoszenie na nic się już nie przyda, no bo komisja nie będzie reagowała, chce wspierać tylko rząd polski, aby w porozumieniu z opozycją ten kompromis zrealizował. No i ten kompromis tak naprawdę leży na stole, ten krótkookresowy, poprzez ten projekt ustawy, który przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, zgłosił swój również projekt ustawy PSL, więc rozumiem, że te dwa projekty będą podstawą prac nad tą zmianą ustawy o Trybunale. No a docelowo mamy ten zespół ekspertów, który także dzisiaj ogłosił, że 10 będzie gotowy ze swoimi ustaleniami. Tam, jak rozumiem, ten zespół będzie proponował również trochę bardziej strategiczne podejście dotyczące także opinii Komisji Weneckiej, a więc to będzie ta już jakby docelowa wizja funkcjonowania ustawy o Trybunale. Więc wszystko jest na dobrej drodze. Jeżeli opozycja będzie chciała dołączyć do tych prac, to jak wiem, drzwi są do tej współpracy otwarte mimo no właśnie tej totalności opozycji ze strony Platformy Nowoczesnej. I wszystko wskazuje na to, że do tego porozumienia jednak dojdzie. Sytuacja wokół Polski się uspokoi, no bo nie oszukujmy się, to swoiste rozeżerganie, ono jednak Polsce nie służyło. Ale jeszcze raz powtórzę, stanowczość rządu w tej sprawie i ta uchwała przyjęta tak dużą większością głosów jednak wzmocniły stanowisko większości parlamentarnej w tej sprawie i komisja się jednak zdecydowała. Panie pośle, trzeba także przyznać, że mamy do czynienia z jakimś ogromnym kryzysem, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Pan wspomniał o tych niektórych bardzo zaostrzonych sytuacjach i obszarach toczącego się sporu na forum Parlamentu Europejskiego, ale przecież przyjęcie przez równoprawny kraj członkowski Unii Europejskiej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały o obronie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, nawet konieczność sięgnięcia po taki mechanizm pokazuje nam, że coś niedobrego na forum międzynarodowym się dzieje. Tak, to prawda. Komisja trochę poszła w ślepy zaułek. Nie wiem, na ile to były te inspiracje z Polski, na ile jakby samodzielne działania komisji, no ale podjęła bardzo ryzykowną procedurę. Przypomnijmy, jest
teraz bez podstaw prawnych i sądziła, że być może właśnie tą zmasowaną nagonką i naciskiem doprowadzi do tego, że polski rząd większość parlamentarna temu ulegnie, tej presji. Okazało się, że nie jest to możliwe w tej sytuacji wreszcie. Ja myślę także, że wymieniłem te trzy sprawy, ale mieliśmy także gorącą do niedzieli. Wydaje się, to będzie w dalszym ciągu. Gorąca sprawa to są wybory prezydenckie w Austrii. Bo kandydat prawicowy, no oczywiście tam mu się dopisuje jeszcze w sumie później, ale to zostawmy, to uzyskał prawie 60% głosów. To jest reprezentant partii, która jest sygnalnie obecna w parlamencie, a rządzi chadecja z socjalistami, taka wielka koalicja. Ich kandydaci nie dostali się w ogóle do drugiej tury. I wszystko wskazuje na to, że Austriacy generalnie są za głęboką zmianą w swoim kraju. Podstawą tego sukcesu tej partii wolności, jej kandydata, była no właśnie suwerenność Austrii i zamknięcie granic przed nieograniczoną imigracją. W zasadzie jedno hasło, które niosło tego kandydata do zwycięstwa. Wprawdzie to zwycięstwo zostało tam minimalną większością, nie wiem, jego konkurenta zwycięstwo zostało ogłoszone, ale okazuje się, dzisiaj media są pełne informacji o frekwencji w niektórych miejscowościach austriackich, sięgającej nawet 600% tych, którzy tam na stale mieszkają. Więc wygląda to na jakieś wielkie manipulacje przy urnie, ale to zostawmy. Już niezależnie od tego rozstrzygnięcia, kandydat ten prawicowy oficjalnie przegrał. Ale moim zdaniem nastroje Austriaków, no w końcu zamożnego zachodnioeuropejskiego kraju, który w Unii jest wiele lat, pokazują, że społeczeństwa mają dosyć tej polityki formułowanej przez unijnych biurokratów, że absolutnie tę politykę odrzucają i to oznacza, że w kolejnych krajach, jeżeli tylko będą wybory parlamentarne, to będą wygrywały ugrupowania, które wołają o opamiętanie, szczególnie w tej polityce imigranckiej, polityce oszczędności, którą narzucono krajom południa, w tym Grecji, znajduje się w zupełnie dramatycznej sytuacji, że to jest po prostu droga do nikąd, a ludzie, którzy to proponują, mam na myśli no właśnie Komisję Europejską, to są ludzie pozbawieni demokratycznego mandatu, no bo to są komisarze mianowani przez poszczególne kraje, nie pochodzący z wyboru, oderwani kompletnie od rzeczywistości, którzy no właśnie w sprawie imigrantów zaproponowali karę rzędu 250 tysięcy za każdego nieprzyjętego imigranta. Bo dla każdego kraju to jest to po prostu jakaś kwota wręcz niewyobrażalna. I dla krajów z Europy Środkowo-Wschodniej no to jest rzecz, no, na którą nie można przejść obojętnie. I ta propozycja oficjalnie została przedstawiona przez komisję i ciągle jest w obiegu, ciągle jest przez komisję forsowana. W świetle tych faktów moim zdaniem bardzo prawdopodobne jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii to jest Unia kadłubowa. Bez takiego wyjścia na Stany Zjednoczone, bo Wielka Brytania ma ze Stanami Zjednoczonymi bardzo dobre relacje i gospodarcze, i te wojskowe. Więc to jest zachwianie się w Unii w posadach. A gdyby to porozumienie z Turcją zostało wypowiedziane przez Turków, szybko idzie w tę stronę, no to kolejnej fali miliona imigrantów Unia Europejska nie jest w stanie wytrzymać. To oznacza koniec strefy Schengen, tego przywileju swobodnego poruszania się po terytorium całej Unii. W zasadzie jedynego przywileju pozytywnie odbieranych przez obywateli krajów należących do Unii Europejskiej. Więc to wszystko wisi dosłownie na włosku, a tutaj rozpoczyna się no właśnie konflikty z krajami, które rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec Unii Europejskiej, ale chcą pilnować swoich narodowych interesów. Tak sformułował swój program rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy i stara się to konsekwentnie. Proszę Państwa, bym chciała jeszcze powiedzieć, że te podziały, takie te żydowskie podziały są niedobre, bo tak naprawdę, jeśli tutaj o tych stołówkach mówimy, to do tych stołówek to za
zajrzą emerytki, emeryci, czyli że ludzie, którzy może by chcieli coś sobie zaoszczędzić na zupę. Także to nie są jacyś ludzie tylko bezdomni. Także widzicie Państwo, te żydowskie podziały, widzicie Państwo, są i kłamliwe, no i szkodliwe. I będzie tak cały dzień gadać tam w Radiu Tok FM, jak my skończymy tutaj. W naszym Radiu Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra, to oni będą tam jeszcze gadać cały czas i ujadać na szydło. No to to szydło jest winna, to jak nie szydło, to by inny pani premier była, czy pan premier. No to co tutaj i kwilą, i te ujadają psy, jak psy, i szczekają. A kisz. Że właśnie sformułowaliśmy tą stanowczą uchwałę i myślę, że to do komisarzy dotarło. I wyczerpała się także, panie pośle, do tej pory prowadzona przez Platformę i PSL jako obóz koalicyjny polityki na forum międzynarodowym na kolanach, prawda? Tak, to prawda, to było to płynięcie w głównym nurcie, które tylko, że Polska tego głównego nurtu nie wyznaczała. My oczywiście jesteśmy skłonni, bo no, Unia Europejska to współpraca od 28 krajów członkowskich, ale na równych zasadach. W ostatnich latach mieliśmy bardzo wyraźny dyktat w zasadzie Niemców, no czasami także z udziałem Francuzów, a już ta sprawa imigrancka, która rozpoczęła się latem poprzedniego roku, przypominam, słynnym zaproszeniem Angeli Merkel, że przyjmiemy wszystkich, którzy do Europy przyjadą, bez konsultacji z jakimkolwiek krajem, przecież pani Merkel, wypowiadając te zdania, jak rozumiem, całkiem świadomie, no wiedziała doskonale, że łamie traktat Schengen, podstawą tego traktatu jest ochrona granic zewnętrznych i wpuszczanie do Europy tylko tych, którzy uciekają przed wojną, a więc z krajów ogarniętych wojną. Zasada, że przyjmujemy wszystkich, to podważenie właśnie tych ustaleń szengeńskich. Szatańskie wybiegi, bo Państwo zobaczą, że nawet ktoś tu się zbiega, ktoś pod kogoś się podszywa, bo przecież Jezus powiedział, że biednych i ubogich to zawsze wśród siebie mieć będziecie, a mnie nie zawsze, to więc ktoś może by Jezusa poczytał jako samoluba jakiegoś, bo tam chodziło też o olejek, żeby namaścić, prawda? Czy to Magdalena zauważyła, a Judasz powiedział nie, bo to zaczepił Jezusa, kogoś tam przechodzącego. Judasz, tak, że to można olejek sprzedać i oddać biednym i ubogim, a Jezus powiedział, że biednych i ubogich to zawsze wśród siebie mieć będziecie. I oni to o tym mówią teraz w Radiu Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Ujadają jak psy. No, posłuchajmy lepiej tutaj, co Radio z Torunia. Powstała grupa dziewięciu krajów, z którym Komisja Europejska musi się już liczyć. Więc ta zmiana no przyszła w ostatnim momencie, bo gdyby nie jesienne wybory w tamtym roku, to zapewne te kwoty, ten rozdział automatyczny, byłaby na to zgoda i Polska już przyjmowałaby pierwsze tysiące imigrantów, którzy z Polską nie chcą mieć nic wspólnego, a byliby przeburzeni tutaj najprawdopodobniej na siłę. Więc w ostatniej chwili Polacy dokonali zmiany rządu. Ten nowy rząd zmienia swoją politykę w sposób zasadniczy. To się oczywiście w Brukseli i opozycji nie podoba, ale szczęśliwie stawiając bardzo mocno na swoim w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, pokazaliśmy, że jednak jesteśmy suwerennym krajem, który chce być w Unii Europejskiej, ale na równych zasadach, nawet z tymi wielkimi. Panie pośle, bardzo gorąco dziękuję za ten komentarz i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Bardzo serdecznie również pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem do Parlamentu Europejskiego. Także widzicie Państwo, Komisja Europejska na równych zasadach Polska chce, na równych zasadach, nie jako Polska pachołek, na równych zasadach. No to więc nie powinno się w ogóle ludzi dzielić,
A oni tutaj znowu o tych bezdomnych, o tych przecież do stołówek dla bezdomnych przychodzą emerytki katolickie, które też, bo tam z Kerfurków nawiozą, też biorą.